Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest jeden z najmniej znanych i rzadkich gatunków pielęgnic karlowatych, pielęgniczka Elizabeth, Apistogramma Elizabeth. To jest jeden z najmniejszych gatunków karlowatych pielęgnic. Samce dorastają zaledwie do 4-5 cm. Niestety gatunek jest bardzo rzadki i bardzo ciężko go znaleźć w sklepach zoologicznych, ale uważam, że dzięki spokojnej postawie, niezwykle pięknemu ubarwieniu, powinien zyskać popularność wśród akwarystów. Gatunek jest oznaczony kodem H208 systemu numeracji DAC i jest jednym z najbardziej poszukiwanych gatunków apistogram w akwarystyce. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpoczęcie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki Elizabeth pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują do rzeki Rio Uaupes, Rio Iacana, które są dopływami Rio Negro w północno-zachodniej Brazylii. Siedlisko to zwykle zawiera wolno lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przewieszoną roślinnością przybrzeżną, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszczystym podłożem pokrytym grubą warstwą opadłych liści. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji humusowych uwalniających się podczas rozkładu materii organicznej. Po raz pierwszy gatunek opisał Kulander w 1980 roku. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki Elizabeth są rybkami bardzo terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Parametry wody dość ważne i muszą być stabilne. Rybki są bardzo wrażliwe na złą jakość wody. Pielęgniczki Elizabeth należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 30 litrów, a w przypadku większej grupy od 70 litrów. Samce dorastają do 4-5 cm, samiczki do 3-4 cm. Płodność osiągają w wieku 6-7 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Pielęgniczki Elizabeth należą do karlowatych pielęgnic. Mają wydłużone, oliwkowo-niebieskie, owalne, boczne spłaszczone ciało. Głowa duża z wydatnymi wargami. Na głowie mają zakrzywiony ciemny pas przechodzący przez oko. Pletwa grzbietowa spiczasta, a pierwsze 2-3 promienie wydłużone. Pletwa odbytowa pomarańczowo-żółta i obrzeżona na niebiesku. Pletwy brzuszne, masywne i wydłużone. Od głowy wzdłuż linii bocznej do nasady ogona ciągnie się ciemna pręga dzieląca ciało na dwie części. Przednia, dolna część pomarańczowa, zaś górna, srebrzysto-niebieska. Ubarwienie zmienne w zależności od pochodzenia. Ryby z regionu Rio Iacana mają więcej niebieskich plam na głowie, a ryby z regionu Uaupes więcej czerwonych. Istnieją również formy żółtawe i zielonkawe. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, jaskrawie ubarwione, pletwy grzbietowa i odbytowa wydłużone. Samiczki natomiast są mniejsze. Na linie boczne mają dwie ciemne plamy. Pielęgniczki Elizabeth preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi kryjówkami i piaszczystym podłożem. Tylna i boczna części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenia, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie odpoczywają. Zalecana jest filtracja przez torf lub dodawanie do wody garników.
Gatunek wymaga również warunków kwaśnych o znikomej twardości węglanowej i bardzo niskiej twardości ogólnej. Dlatego może być konieczne zastosowanie filtra odwróconej osmozy lub inne metody uzyskania miękkiej wody. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Aby nadać wodzie brązowy odcień, charakterystyczny dla jej naturalnego środowiska, wrzucamy do wody kilka szyszek olchy i wstępnie suszone, następnie moczone liście dębu, buku lub migdałów indyjskich. A gdy rozłożą, nasycą wodę garnikami i nadadzą kolor herbaty. Parametry wody dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-27, pH od 4 do 6, GH od 1 do 3. W naturalnym środowisku pielęgniczki Elizabeth odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami i zooplanktonem. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki Elizabeth nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, są bardzo terytorialne. Można je trzymać wraz z rybkami o podobnych wymaganiach parametrów wody. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, welonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgniczek Elizabeth nie jest łatwe ze względu na parametry wody, które dość ważne i muszą być stabilne. Poza tym z rozmnażaniem pielęgniczek Elizabeth nie powinno być problemu. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybkom możliwość stworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki Elizabeth zdolne do tarla w ogólnym akwarium pod warunkiem, że parametry wody będą odpowiednie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 30 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek, wkładamy małe ceramiczne doniczki przewrócone na bok lub do góry nogami lub inne z orzecha kokosowego, korzenia, wkładamy filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarla służy dodanie ekstratu torfu, liści olchy lub buku i podniesienie temperatury o 2-3 stopnie. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie oficji karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczka nabiera ikra i stanowi się wyraźnie grubsza. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Opieka na rybku zajmuje się samiczka, która w tym okresie staje się bardzo agresywna. Wylęk następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać po 5-6 dniach w zależności od temperatury. Na rybek drobny, pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmi trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty z sprzątaniem, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.